Kolejny słoneczny dzień. Pogoda jest piękna, ale jest już tak powiedzmy wieczorem. Słońce zachodzi. A Harald Ilt, właśnie jesteś w trakcie odprawiania ślubu. Między dwójką młodych kochanków. Masz dojść do tej całej pięknej chwili, kiedy słyszysz, jak ktoś nadjeżdża na koniu. Gdzieś od strony drogi. Między gości wparował jakiś mężczyzna w kapturze, krzyknął, że nie zgadza się na ten ślub i porwał pannę młodą. Tak, po prostu ktokolwiek zdążył zareagować. Wszyscy panika, kilku mężczyzn zrzuciło się za nim w pogoń, ale na piechotę nie są w stanie go dogonić. Załamany pan młody podchodzi do ciebie i mówi: kapłanie, cóż powinniśmy teraz uczynić? Stare mądrości rzeczą, że po swą kochankę powinieneś udać się. To pewne. Tylko pytanie, kto pójdzie ze mną? Nie wiadomo, ilu tam może być. Coś się odezwało w duszy młodego Alora, który został zaproszony na ten ślub i wyskoczył do odpowiedzi, że on chętnie pójdzie. A pójdę! Ja chętnie. Jamin, który od dawna, jak kilka razy ze sobą podróżujecie, starał ci się może nie tyle dorównać, bo jesteście raczej na tym samym poziomie, a przewyższyć cię i być lepszym, więc również nie mógł przewyższyć Zrzucam tą koszulę skórzaną i wrzeszę: dawaj się mi! Poczyna kawałeczki! Kapłan zerka na was i stwierdza, że tego udzielił nie zakończył się, a imię bogini zostało zeszczeszczone przez zakłócenie go, więc również rusza z wami kłótnie. A, będzie święta krucjata. Krucjata. Chodźmy więc, gdyż gdzie wojna jest niebezpieczeństwie! Tak, gdzie wojna w niebezpieczeństwie? Tak, pan młody, powiedzmy, że nazywa się... Jarwin. Jarwin... rzeczy, że... przecież nie mamy pojęcia, gdzie ją porwał. Nawet nie wiem, kto to mógł być. Miał konia. Powinniśmy ruszyć jego śladem. No właśnie, tak chciałem zaproponować. Czy któryś z was zna się na tropieniu? Z tego co widzieliście, odjechał traktem, ale potem mógł stręcić, wiadomo. No, a co z ludźmi, którzy ruszyli za nim? Właśnie kilka zdyszanych osób, to na słabszą kondycją wraca, a ktoś tam jeszcze z przodu biegnie. Dobra, wytropię hamidło. Spokojnie, panowie. Alorze, pokaż na co cię stać! Co mam rzucać? Masz tropienie? Panowie, pytanie takie, ja nie wiem gdzie to są. A, dobra. Jak jeszcze raz? Kości, ale już znalazłem. Okej, ile masz tego tropienia? 2. To rzucasz D12. Na tropienie to będzie niezręczność, a inteligencja. Plus... nie, dobra, że tego nie dodajemy, więc tak. Więc modyfikator stropienia twojego. Spójrzmy, ile to będzie. Ty masz tego Alora. I z inteligencji. Więc 4 plus... lalala, tropienie 2, 6. 6 i mniej udaje ci się zdać. Okej. Okay. Rzeczywiście, badasz jakieś ślady i mężczyzna najwyraźniej cały czas jechał traktem. Panowie, traktem pojechał, traktem idziemy więc. Widzicie, jak Jamin wystrzelił do przodu jak z procy. Z toporem nad głową i z okrzykiem dumy na ustach. Nie wiecie, co to jest okrzyk dumy, ale często słyszeliście to już z jego ust. Przynajmniej ty, Alorze. Tak, okrzyk traktor. Traktor! Wiesz, tak krzyczą moi krasnoludzą uruchomierze. Traktor.
Okej, okay. Więc idziecie tym traktem. Ile czasu na to poświęcacie? Tak, aż się ślady skończą. Więc ślady się nie kończą. Wydaje się prowadzić do... na główny trakt, a stamtąd do... Tary. No, poszukamy tam informacji w mieście o przejeżdżającym miejscu z drącą się niewiastą, no. O, musiałem ich widzieć. Daleko okay. Jeszcze? Czyjeś tyłki muszą zostać soczyście przetrzemione? Z tego co wiesz, to do Tary będzie gdzieś 2 dni drogi pychnął. 2 dni drogi to za dużo! Muszę znaleźć inne tyłki do przetrzemienia! Sklep sam siebie będzie szybciej. Tak. Więc rezygnujecie z podróży, czy lecicie do Tary? Jeżeli te ślady tam prowadzą, najmniej kapłan powinien ruszyć nimi, by skończyć to, co zaczął. Wiesz, łowca twierdzi, że prowadzą, no to... Łowca nie wiem... prowadzi. Tak, nie wiem, co robi wojownik, co właściwie co robi Amin, jednak kapłan ciągle podpierając się swoją dzidą, brnie do przodu traktem. Więc brniecie do przodu traktem. Gdzie kapłan tam wpierdol? Idę za kapłanem! Słyszeliście to, jak Jamin powiedział głośno. Więc idziecie do jakiejś szkoły, 20, no nie macie zegarków, więc powiedzmy, gdy zaczęło się już ściemniać i komary zaczęły wam dokuczać, dotarliście na rozwidlenie. Widzicie jakiś wóz z kilkoma pakunkami, sianem, workami tam z tyłu, ciągnięty przez osła i 2 mężczyzn. Jeden cały czas trzyma gardło na... nóż na gardle jakiejś kobiety, a drugi przegląda zawartość wozu. Dobrze. W tym momencie słychać... i Jabit wystrzelił. Tak. Ja pan pokazuje znak błogosławieństwa za Jabinem. Próbuję... Zabij Jedanu! Miej baczność na życie niewiasty, draniu. Wiesz, jesteśmy takie, nie je jasne, chcę skopać! Ty nie, ale oni tak. Więc tak, jeden, gdy tylko zaczęłeś krzyczeć, odwraca się i mówi, ej, ej, ty, napakowany. Stop, albo podrżniemy jej gardło. Jakiej podrżniesz gardło? To nie skopię tylko i wyłącznie twojego tyłka. Skopię najpierw twoje nogi, potem twoje ręce. Na końcu wyrwę cię i wsadzę tak głęboko w żyć, że wyjdą ci przez usta. Masz zastraszenie? Mam. Rzucaj. A jaką to jest statystykę? Spójrzmy, jakie to są statystyki, bo już nie pamiętam. Jest coś jak na charyzma? Atrybut. Jest charyzma. No to na charyzmę. Charyzma plus twoje zastraszanie to jest poziom, poniżej którego musisz wyrzucić do próby. Czym rzucam? D12. Czyli niżej niż 5. Tak. Kurde, o 1 punkt. Nie przestraszył się. Mogę mieć małe pytanie takie? Mhm. Tutaj zjechałem na dół karty i patrzę wady i zalety. Zaleta. Błyskotliwość. Wszystkie testy inteligencji związane z łamigłówkami są łatwiejsze o 1 poziom. Okej. Okay. Więc no powiedzmy, że zdałeś tamten test na tropienie. Ej, ty, nie, zdałem. Mam sympatyczny testy charyzmy o stopień niżej. Okej. Okay. Sympatyczny, prawdę po sobie. Spojrzeli po sobie. Jeden upuścił nóż i puścili się w las. Tak, wystrzeliłem za nimi. Wystrzeliłem za nimi. Może, tak? Co mówisz tutaj, Ref? Kobieta ciągle jest na wozie? Na ziemi przed wodem. To podchodzę do niej i sprawdzam, czy nic jej nie stało. Ona taka zapłakana. Dziękuję wam, dobrzy panowie. Nie wiem, co by się stało, gdyby nie wy. Pewnie świat powiększyłby się o parę dzieci bogini. Tak spojrzała na ciebie. W tym momencie powrócił zadyszany Jamin.
Co, dogoniłeś się? A wyglądał jakbym dogonił. I w tym momencie zobaczyłem kobietę. Tak całkowicie twarz spoważniała. O, dzień dobry, proszę pani. Ona tak stanęła szybko na nogi. Przycisnęła dłonie do piersi. Jak patrzy na ciebie. To ty ich przeraziłeś, dzielny woju. A tam przeraziłem. Po prostu wytłumaczyłem im, że jakby pani nie puścili. Może tak, korzystasz z okazji, czy nie? A skorzystam. To rzuć sobie na układę. Taka, ale to jest ta laska, którą porwali? Tak. To nie, nie korzystam z sytuacji. Nie, był, nie, inna, zupełnie inna opcja. Aha, to nie jest tamta. Zaraz pytanie, czy młody ciągle z nami podróżuje, czy on gdzieś tam po drodze się zgubił? Gdzieś on się zgubił po drodze. Teraz właśnie zauważacie, że go braknie. No super. Ja też jestem usatysfakcjonowany. Pytanie, czy ta panna jest cała odziana, czy jest podarta? Rozdarta koszulę, powiedzmy. No to w takim razie wyjmuje ze swojego ekwipunku koc i jej go podaje. Okej, to zdałeś tutaj dzielny woju, czy nie? Zdałem, mam uwodzenie plus mam wrażenie na 6. Więc tak, gdy kapłan podawał koc do niewiasty, ty go zgarnąłeś pierwszy i oddaliliście się w ustronne miejsce, jak rozumiem, tak? No, bo mniej więcej. Jeżeli niby okay. Teraz ja sobie poczekam z kapłanem. Ale wiesz co, ty mi ten koc to później upiesz, proszę. Nie godzi się, żeby kapłan spał, no. To będzie dar bogini Danu. Tak, błogosławiony kot z płodności. Tak. Plus 5 do obrony. No widzisz, może pierwszy artefakt. 5 do rodzajstwa. Plus 5 do obrony przed tym. Przed tym, żeby zdać w ciążę. Okej, więc ile woj wytrzyma? To co, to jest odporności? Tak. Żeby mu się mięśnie złamał. Spoko, już patrzę. Nie pochwa, nie przetarła. Wytrzymałości mam 6, plus w umiejętności odporność mam 2. Każdy sukces to 5 minut. 1, o kurwa. 7, 35 minut. Więc tak, poganiacie go po jakimś czasie, czy czekacie? No ja tak objaśniam, że chyba właściwie ślady znalazłem jednak i tak nadłożyliśmy drogi. I tak dyskutuję. Ustaliliśmy, że zdałeś jednak ten test, tak? No zdałem, no to... Więc to są dobre ślady. Wiesz, gentleman czekałby. A drugi gentleman by się spieszył. Jeśli inny gentleman by na niego czekał. To nie jest takie proste! Przyspieszam. No nie, nie. Nadaje tempo mniej więcej jakbym szarżował na przeciwnika. Kurde, chłop. Okej. Więc może ile minut? Powiedzmy, żebym tak się uwinął w 15. Więc po 15 minut. Czyli jadę o 50% szybciej niż wcześniej. Okej. Okay. No co, ty jeszcze o kobiecie mówisz? O wozie, bo... Nie, jeszcze o kobiecie. To już, może zrób test na jeździectwo, nie wiem. True. Okej, więc po 15 minutach wychodzisz zdyszany z tych krzaków. Ona jeszcze tam posiedzi chyba, musi odetchnąć. Nie, 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 czekaj. Jako, że zrobiłem to szybciej, to nie zdyszany. Wiesz, tak strzepuję i widziałem ten kurz z ramienia. No sweat. Zarzucił pupryną. Zarzuciłem brodę. No i pyszno lekko. No to dobra, ruszajmy w net. Chodźmy. Pani chyba jeszcze będzie do siebie dochodziła przez zaraz, może warto przeszukać wóz. To jest jej wóz chyba. Mój kot! Spokojnie, jak się za miesiąc zgłosi do niego z brzuchem, to będziesz, to dostaniesz ten wóz jako zapomogę na ślub. Nie pozwolę jej okraść! Będziesz musiał najpierw przede mnie przejść! Dobrze, dobrze, to chociaż przynieś mi koc. Wyciągam, wiesz, tak coś z niego spływa, ale ogólnie... Trzymaj, przydał się! Co proponujesz pin na drugiej stronie kocu?
Wytrzepuję kot, chowam go, zwijam go dokładnie w taki pedancki sposób i chowam do wora. Okej. Więc co, jednak wątpię, czy to pomogło. I pilnuj swojego tobołka, możliwe, że się zamienię kotem. Więc ruszacie dalej, tak? Tak. Powiedzmy tak koło północy, gdy byliście zmęczeni. Dotarliście nad jakąś rzeczkę, gdzie akurat koc można wymyć. Było też przy niej trochę jagód i grzybów, zwykłych grzybów, nie myśl sobie mechu. Który można na spokojnie zjeść. Pytanie, najpierw jecie i pijecie, czy myjecie koc? To nie mój koc, nie moja sprawa. Kapan moczy koc. Myj! Ja nie wiem, co ty robisz, jak się tam płaskie kamieni i staram się przy ich pomocy wyczyścić koc z tego nasienia szatana. Wypraszam sobie! Dobra, to ja ognisko rozpalam takie i nie wiem. Okej, masz chłopkę i krzesiwo, Fox? Mam. No to na ludzie. Czemu ja z mojej postaci robię takiego idiotę? Nie takie wiem. Kombo robię z grzybki, jagody do garka. Słuchaj, ty idiota, ale jako jedyny do tej chwili zaliczyłeś. Dobra. W jakim świecie to stawia mnie i łowcę? Mam ze sobą inteligencji, co nas łowca? Fox, nagotowaj. Czy ja mam takie coś jak gotowanie? Uuuu, nie, czekaj chwilę. Mam utrzymanie ognia. Ja mam górnictwo, jakby co. Szukaj złota. Przetrwanie. Cóż, myślę, że już ten trafił na dwa klejnoty, które dość mocno obił. Innymi klejnotami. Ona miała klejnoty? Nie, ja obiłem jej duże samorodki. Ta sesja zmierza w niebezpiecznym kierunku. Jesteśmy w lesie z kochami. Zaraz się wrzucę do rzeki, to sobie uchłoniesz. Ja sobie wyobrażam te hejty na YouTube'ach. A tam. Nie było hejtów na Majdach, to i na tym nie będzie. Zaraz spadnie czarownica albo inna pewnie. Petra! O! Jest dzidą nad rzekę i łowię ryby. Idź! Chcę ci ryby, dobra. To powiedzmy będzie już to rybactwo. I to jest taka umiejętność jak gotowanie? Mhm. W jakim tym? Pod rzemiosło. Podlega. Aha, to ja mam rzemiosło, mogę ugotować coś. Na razie się zajął tym wasz łowca i nawet chyba dobrze mu wyszło. No właśnie, jeszcze nie rzuciłem nic. No to rzucaj. Bo pozbierzam na tę jedynkę. To się rzuca, no tak. Chyba zdał. Na lewo masz taki pasek. Tam jest obrazek kostki, otwiera ci się okienko, albo tak. Wpisujesz komendę. A rzuca się wtedy dwunastkami. Dobra, więc ty na rybactwo. Powiedzmy pod rybactwo, to podejdzie teraz refleks. Bierzesz tyle, ile masz refleksu. Plus tak, twoja wartość rybactwa. Zwierzony jeszcze jestem, nie wiem gdzie mam... A dobra, są atrybuty chyba? Atrybuty, atrybuty, refleks. Refleks masz 3 i rybactwa... 5. Masz... ile? 5. Więc 8. 8 i mniej musisz wyrzucić, żeby zdać. D12? Tak, D12. Naciska na podobiznę D12, tak? Tak, albo po prostu tam wybierasz na dole i roll. 4. Dobra. Złapałeś... zaraz zobaczymy ile rybek. Udało ci się złapać 6, powiedzmy... nie wiem co pływa w rzece. Karpi? Ryby. Nie, karpi. Ryb. Dobra, 6 ryb. Bo karp to nie ryba. Karp to muł. Dobra, to ja podchodzę do tego ogniska rozpalonego z dzidą, na której są nabite ryby i się chwalę. Patrzcie, patrzcie, co was kapłan powie. Dobra, dobra, mniej gadania, więcej jedzenia. Chcesz się usmażyć od razu? No mogę. Surowych ryb raczej nie chcę wsadzać do plecaka, czy gdzie. No to również na gotowanie. Zabij skoc, już jego nic nie szkodzi. Słuchaj. Gotowanie to jest rzemiosło, tak? Tak, pod rzemiosło podejdzie. Inteligencja i rzemiosło.
Nie, zaraz zobaczymy jak wyjdzie. Chcesz jeszcze połapać po tych wszystkich kartach. Spoko, spoko. Pamiętam jak na poza czasem pierwszy raz graliśmy się na Surfochno. Dlaczego? Bo zaczął czarować w mieście, w wiosce olbrzymów, które bały się magii. To wszystkie zaczęły spieprzać, czy się na niego rzuciły? Nie, wyrzuciły go z miasta. O. Więc przyszedł na kamieniu w okolicy wioski fuchnięty i dzieci olbrzymów, które i tak były większe od niego, zaczęły rzucać w niego kamykami i krzyczeć dziwę. Aha. To się kamykami rozumiem wielkości jego głowy, tak? Wiesz co powiedział nie. Jamin, gdyby zobaczył tą scenę? Na szczęście nieco mniejszy, no. Ach, ja robię wrażenie, ale teraz Jamin jest dowódcą! Miecze dla wszystkich! Ach, Baldur's Gate. Kurde. Dobra, wracając do tematu. Znalazłeś tam tylko gotowanie ryby? Łowca miał wysoki poziom, więc lepiej może jemu damy. A, łowca. Ile mam w rzemiośle, łowco? Nic nie mam. To ja mam 2 w rzemiośle, mogę ugotować. Dajesz. Int to jest rzemiosło. Na jaką statystykę? Rzemiosło? Int i rzemiosło. Intu mam 4 plus 2, 6. To nie. Więc tak, ryby wpadły do ognia. Oj. Wygrzebuję je kijem jakimś. Proszę, gotowe. Mam nadzieję. Widziałem, że byliście strasznie głodni, więc postanowiłem zrobić je trochę szybciej. To się to zwęglono, bo nie lubię spalonych. O, proszę. Woli rzepki. Moja matula zawsze mówiła, że zwęglone są zdrowsze. Wydaje mi się, że twoja postać nie miała matki, a wyszła z kamienia. Skoro Fixer mógł położyć tam głowę... Stary, ja właśnie stworzę postać, która powinna po prostu się nazywać Hurdura, a nie ten. Co uważasz? Dobra, no. Krasnolud powinien się tak nazywać. Więc spędzacie noc, czy coś jeszcze macie do roboty? Pierwszy trzymam wartę! Kapłan idzie spać i szuka statystyk. No to co też poszedł. Kapłan idzie spać. Właśnie, to... kto drugi trzyma wartę? Nieważne, kogokolwiek. Nie, właśnie nieważne. Trzymaj wartę, trzymaj. Dobra, to parę godzin trzymam wartę tam sobie. Znaczy, ktoś cię zmieni. Nie, po prostu przyjdę kopnąć siebie i każę ci wstawać. Tak, dobrze rzeczę, świętych mężczyzn się nie kopie. A to już będzie za powodzenie podróży albo coś. Dobra, to siedzę tam sobie nad ogniskiem, śpiewam cicho pieśń o kopaniu tyłków. Okej. Okay. Gdy rano już tam pojawiło się... Nie. Po paru godzinach podchodzę do Alora i dostaję kopa w nerę. Wstawaj! Twoja kolej na wartę! God damn it. Tak jak brutalne, kurczę. Dobra, to Allah damn it. Kim jest Allah i czego jeszcze z nim nie piłem? Jak zginiesz, to popijesz. Twoja kolej na wartę! Potem obudź klechę! Może obudzaj, no. Kładzie spać. No ja to wiesz, kładę się, ale jeszcze przez chwilę patrzę, czy on faktycznie pilnuje. Po chwili, tak, ja bym wstał, poszedł, przyniósł, na przykład, nie wiem, mam jakieś wiadro, czy coś w tym stylu? Powiedzmy, masz bukłak. Dobra, to w bukłaku przyniosłem wodę i oblałem Alorowi twarz. Teraz nie zaśniesz. Nabrałem sobie więcej wody i począłem spać. Okej. Okay. Po ilu odbudzie spać? Chwila, czekam, czy odbudzie spać? Biorę jego bukłak? Nalewam wody i wkładam mu rękę do tego bukłaka. To nie działa. To nie działa, było w ogromcach mitów. Cholera. To już drugi raz robisz to na sesji. Dobra, w każdym razie kapłan odwraca się na drugi bok i mówi tak. Uspokójcie się, bo udzielę wam ślubu. Poważna propozycja. O tak, dobra. Niestety wolę być wolnym strzelcem. Będziesz miał wolnego strzelca. Jestem pokojny i nie będę budził kapłana. Więc noc minęła bez problemu, jednak gdy pojawiły się pierwsze promienie słońca, zauważyliście jakiś ruch między drzewami nieopodal. Bo to dama przyszła tutaj za Jaminem. Ja tak wyjmuję łuk, stój, bo strzelam i strzelam. Byłbyś idealnym policjantem. Strzelasz, tak?
No. W powietrze jest strzał ostrzegawczy? To jest całe to... Balni serio pod tymi, pod stopami. Nie no, prosto w drzewo, tam nie było to. Okej, okay. Jako że nie mam ochoty teraz na studiowanie wszystkich zasad walki, rzuć sobie Foxie na zręczność opartą o twoje łuki. Możesz chyba tutaj dawać jakieś minusy tam, tak mi się wydaje przynajmniej. Zręczność no, mam... Masz łuków 7 w sumie. Tak. A zręczności... 7. Więc 14. Więc ty się robi ciekawiej, bo gdy przebija dziesiątkę, to musisz rzucić 4 i mniej. Naturalna czwórka. Tak, 4 i mniej, bo to jakby wiesz, się przerzuciło. I tam było coś jeszcze z czasem związane, ale ta jedynka, no cóż, bonusy też jakieś były i chyba dziesiątka zawsze nie zdawała. Headshot. Innymi słowy headshot. Tak. Więc puściłeś strzałę, sobie to tak przypadkiem, bo nie zdążyłeś się na to naciągnąć, ale słyszeliście, jak się coś bija, taki wypuszczenie powietrza i cisza. Jamin tam podchodzi. Wielkie bohatery muszą zawsze pierwsze sprawdzać zagrożenie. Jamin widzi mężczyznę. Broda tego troszkę śmierdzącego mężczyznę w jakichś tam łachmanach. Halowie! Z bochmiankiem chleba w ręce. Panowie, znalazłem chyba... Ja chleba. Mamy chleb! A co więcej, nasz łowca upolował żula. Nie ma czegoś takiego jak żul. Podróżnika poszukiwacza przygód. Nasz łowca upolował wielkiego opoja. Datka bestia. Panowie, na polowaniu jak się zdarza, zdarzają postrzały śmiertelne. Dobijmy go, weźmy chleb i idziemy. Ale on dostał między oczy. Co? On dostał między oczy. A, no zabieram chleb już, znaczy jeszcze... Podchodzę do kapłana. Właśnie, kapłanie, nie przedstawiliśmy się chyba jeszcze sobie. Nazywam się Jamin von Morag. Jestem z plemienia... Jest plemienia? Jestem Lochinem! Tak będzie prościej. Jak on próbuje wydobyć strzałę z czoła i tak... Jestem Alor, miło poznać. Kapłan wstaje, łapie się za brodę i zaczyna po niej drapać, patrząc na was jak na wariatów. Po chwili mówi, cóż, jestem Haralit, kapłan bogini Loren. Dobra, to Haralicie, możesz może jakieś odprawić rytuały nad tym tutaj biedakiem, który został postrzelony przez naszego towarzysza? Mogę. No byłoby okay. Dobrze. No to inteligencja plus rytuały. Ja? Inteligencji mam 6. Chwila, bo ja nie chcę pochowanego ugrabować, ja chcę teraz go ugrabić. Rytuały po czym szukać? Magia kapłańska, czy tam umiejętność z kapłanami. Kapłan. Mhm. Rytuały 2, czyli w sumie na 8. Tak? A to już tak, na 8. To już ocena. 12. Tak, 12. 7. Czyli wypadło. Okej. Okay. Więc jego dusza będzie spoczywać w jako takim spokoju. Gdyby nie to, że ktoś go zabił za to, że próbował przyjść i prosić o chleb zamiast za żart. Prosić o chleb z chleba w rękach, okej. Okay. Tak. Macie więcej chleba? Znalazłem jeden i przydałoby się trochę więcej. Słuchajcie, robię kanapkę z chlebem i brakuje mi trochę. Nie, składałem puzzle 3D, ale mi zabrakło kwałku. Haralit klęka obok niego i całe jego poczole. Proszę od boginie o łaskę. Słyszysz jeszcze, jak Jamin wzniósł topór do góry, krzyczy CHWALA BOKONALYM! Chciałbym zobaczyć tego Jamina na Warhammerze. Jak kiedyś poprowadzisz, to może... Na Black Crusade. Przyjdź, posłuchaj mu do krasnoluda, kopuj w klej. Na Black Crusade mi się dało spokojnie. Będziesz grał demonetką? Nie, bez przesady. Ciekawe, czy da się grać demonetką? Nie wiem, nie sprawdzałem. Może sprawdzimy to poza sesją. Dobra, później. To miał coś jeszcze oprócz tego chleba, czy nie miał? Powiedzmy pobłogosławiony. Napisałem na grobie palcem, tu spoczywa Michał Oszewczok. A ja tak dodaję pod spodem Puszker.
Puszker? Puszker? Kurde, Fox. O co chodzi? Chyba, że żul. To jest taka forma ewolucyjna od żula. Puszker. Dobra, panowie, bo niewoja czeka na ratunek. Dalej, chodźmy. Alorze, wskazuj drogę, a ja będę dalej kopał tyłki. Ja sobie nożem wycinam te fragmenty chleba, gdzie on już wyżerał i jeszcze sam zjadał. Biorę kawałek. Tak odrywam. Jak błogosławić te tyłki skopane. Więc wy dwaj jecie chleb, czy kapłan coś jeszcze wam robi? Zostaw pochowany. Zbieram do końca swój ekipunek. Cieszę się z faktu, że kot zdążył wyschnąć. Okej. Więc idziecie sobie w dalszą drogę w stronę miasta, czy tam raczej grodu bardziej. I tak mija kilka godzin, zrobiliście sobie przystanek na jedzenie, popiliście. I niech sobie wojownik z łowcą rzucą na odporność pod wytrzymałość. Wytrzymałość 6, odporności mam 2, 8. Jest to... Zdałem. Zdałeś? Dobrze. Nie zdałem. Więc tak, widzicie, jak łowca upadł twarzą w... no, błoto. Ja minie, to nie czas na postój! Zmęczyłem się. Jest w stanie w ogóle mówić? Nie, nie jest. Ślini się. Podnoszę go tak za włosy. Ślini się i jest jakby nieobecny. Harailcie, tak? Harailt. Harailcie! Mów do mnie, Oloner. Dobra, Oloderze! Alorowi chyba coś się stało! Czekam tak na łowcę. Cóż, ma taki nawet troszkę mało inteligentny wyraz twarzy. A czy nic się nie zmieniło? Ślini się. Klepię go tak delikatnie jak na mnie po policzkach. Po nerkach. Nie działa. Oloner łapie się za brodę. Patrzy na niego, szukając czegoś, co mogłoby scharakteryzować, co mu się stało. Dokładniej. No to będzie na inteligencję znów. Zobaczmy, czy jest coś jak choroby, jak nie, to na leczenie. Tak. Inteligencja, kapłan, rytuały. Leczenie. I mam 5, 6, jeżeli się inteligencji. Na 11. No i rzucaj. To byłoby jakby nie wypadło. Będzie 12. A, udało się chyba. Jest? Udało ci się. I cóż, najwyraźniej z chlebem było coś nie tak, a objawy wyglądają na zatrucie jakąś pospolitą trucizną. Mogę go uleczyć? Oczywiście, jeżeli znajdziesz, powiedzmy, takie niebieskie kwiatuszki. Kolcami. Jest nawiązanie do czegoś, Michu? Niebieskie kwiaty kolce. Niebieskie kwiaty kolce. A, no tak, tak. Niebieskie kwiaty kolce. Niebieskie kwiaty kolce? To, mam pytanie tylko jedno. Dobra, w wadach nie mam daltonizmu, więc okej. Nie będzie. Dobra, pytanie tylko, czy ja posiadam coś takiego jak zielarstwo? No tak. Te uczucie, kiedy twoja postać staje się połączenie Shreka i osła. Jest Shrekiem. No? Hipotetycznie Shrekiem można nazwać tego bezdomnego, co został szotowy. Biedny Michał. Zawsze obrywa. Już drugi headshot ode mnie. Już drugi raz się dostał w pierdol. Dobra, w takim razie szukam tego kwiatu. Czy mam wrzucać na zielarstwo inteligencję, czy jak? Tak, będzie zielarstwo inteligencja, gdzie rosną. Jak zdasz, to się tutaj znajdziesz oczywiście. A potem też, żeby... potem zwykle na leczenie. A przez ten czas Jamin kuca przy Alorze i śpiewa pieśń o wielkich bohaterach. Okej, na szczęście kwiaty rosły gdzieś w pobliżu. W sensie, że gdzieś tam zaglądam za jakiś krzaczek i wyjmuję spod nich niebieskie kwiaty z kolcami. Tak. Dobrze, więc pokazuję Jaminowi, mówię tak.
Patrz, Aminie, znalazłem kwiaty. Gratulacje, kapłanie! Szybko teraz pomóż mojemu przyjacielowi! Najpiękniej ubiera się na polu bitwy, a nie na środku drogi z derpem na twarzy. O, trudne słowo. A, to ja miałem szukać ziół. Ja myślałem, że ładnych kwiatków. Nie, miałem szukać ziół. Nie, no dobrze, w takim razie nie miażdżę te zioła jakoś mieszam z wodą w bukłaku. Okej, na leczenie. Na leczenie. Również inteligencja? Podaję oczywiście Alorowi. Zdanym, nic mu nie będzie. I teraz jak tak się przy nim zajmujecie, rzućcie sobie ty i wojownik na ponownie inteligencję, z tym, że wytrzymał nie wydwa. Jest tutaj coś takiego jak spostrzegawczość? Spójrzmy. Spostrzegawczość chyba może bardziej na refleks by to było nawet. Chociaż... Dobra, powiedzmy czujność i niech to będzie refleks. O, to tego mam bardzo mało. I tak, czyli szóstka i... Nie, o dwa punkty nie zdałem. Refleks? Czym jest refleks? Refleks to jest atrybut. Czujność jest umiejętnością. Czujność jest to szósta. Zaraz, czyli mam na sam refleks, czy na inteligencję, bo nie wiem. Nie, na refleks plus twoja plus czujność to szósta. Za szósta. Dobra, to rzucam. Okej, pięknie. Zauważasz, że z krzaków nieopodal wystaje czyjś but. Co zauważa, ja czy Jamin? Ty zdałeś. Ty zdałeś. Dobrze, czyli nachylając się nad Alorem, podając mu bukłak pełen zielonego lekarstwa, zauważam wystający but z krzaków, prawda? Tak. Jaminie, spójrz, tam w krzakach jest but. Faktycznie! Może sprawdzimy właściciela? Ale ty pierwszy. Dobra, w jednej ręce mam oburęczność, więc w lewą rękę łapię topór, a prawą ciągnę za but. Wyciągnąłeś mężczyznę, ubranego tak samo jak ten, którego goniliście. Ktoś obok niego jest. Najpierw pokazuję mężczyznę. Poznajesz? Tak, jest marszy. Znaczy, ja bardziej pytałem się, czy poznaje z twarzy. No ale ja mówię, że jest martwy. Dobrze, to patrzę, co jest obok niego. Kobieta. Raczej pani młoda. Żywa? Martwa. Trzymając się za ręce. Harailcie, wydaje mi się, że ten tutaj mężczyzna i ta dziewoja zostali zabici tuż przed pewnym aktem odbywanym, kiedy dwie osoby się bardzo mocno kochają. Dobra, mówisz ja o tym w za taki dużo sposób, słów, za mało mieczów. Fakt... Mówisz o tym w taki piękny sposób, mimo faktu, że wczoraj po prostu pieprzyłeś się pod krzakami. Wtedy się bardzo kochaliśmy. Jak ma na imię? Heidi. Nie jest... Może nie wiecie o tym, lecz ja używając prawa nadanego im przez boginię, w czasie kiedy oddawaliście się tej pięknej chwili, nie wam ślubu. Nie masz prawa, bo się możesz na to zgodzić? Nie, bogini tego chciała, jestem tylko jej sługą. Wolno ingerować w jej wolę. A jednak wolno, ponieważ nie była jej wola, jestem wojownikiem walczącym dla bogini Danu i wiem dobrze, że tak nie było. Kłamiesz tutaj, jeżeli kapłan kłamie, znaczy, że nadchodzą złe czasy. Złe czasy nastały w chwili, w której przyrzekłem naszej kochanej bogini, że nie uronię kropli alkoholu. Masz rację, to są bardzo złe czasy. To co, idziemy się napić? Czy mam możliwość zdeklarowania zmiany profesji na buczęgę? Okej, więc odeszliście w stronę zachodzącego, mimo że dopiero wstało. My odchodzimy z Haralidem, znaczy z Olonerem, a Alora ciągnę tak za buta. Odchodzicie w stronę karczmy. Sobie po prostu wychodzimy w stronę karczmy, wiedząc, że tam wyciągnięci na drogę zostały wyciągnięte boki panny młodej i porywacza. To w sumie łapię jeszcze pannę młodą, ją już trzymam u góry, żeby nie ubrudzić jej sukienki. Może dobra, jesteś warta. Słuchaj, pytanie tylko, czy ty chcesz przyczynić się właśnie do czynu, który będę musiał potępić, czy... To rozumiesz poprzez potępienie czynu. Chcę zgłosić morderstwo. Ktoś tu zabił, a wielcy bohaterowie działają zgodnie z prawem. Ja mam dobry pomysł.
Wysłałem zespoły z Wiszątacha całą drogę. Pragnę tylko przypomnieć fakt, że tak naprawdę misja była powierzona panu Młodemu, a on jakoś się tak zgubił w piątej minucie pogoni. No dobrze, odrzucę pan do Młoda. No weź odetnij jej głowę, będzie szybciej. Serio? Słyszę, jak Alon coś wróci przez sen. On jeszcze śpi. On jeszcze śpi. Tak. Chyba chodzi co? W takiej oto atmosferze zakończyliście poszukiwania panny młodej. Quest complete, tak? Dawaj punkty. Tak.